Środa rano, dzień dobry nasi drodzy słuchacze. Karolina Kajmusz jest ze mną. Dzień dobry, mam, nie wiem jak ty, ale ja już czasem czuję zapach wiosny w powietrzu. I tak wiosna zawsze gdzieś tam mówiła mi, żebym się wydostała trochę z miasta, i zawsze mi się wydawało i kojarzyłam farmy, zawsze z jakimś takim miejscem odległym od miasta. A uwierz mi, okazało się, że na farmę można pojechać całkiem blisko, nawet na Mokotowie niemalże w centrum miasta. I dzisiaj chciałabym Cię poznać <grych> z Matyldą, która taką farmę założyła. Farmę miejską. Posłuchajcie. A więc witamy się po naszym intro jeszcze raz. Karolina Kajn Blueprint, Natasza Kotarska i Matylda Szyrle, która jest założycielką startupu Listny Cud. I o tych liściach, i nie tylko o tych liściach, o miejskich farmach y, dzisiaj zapraszamy. Martylda, cudownie Cię tutaj dzisiaj y, mieć. Jesteś taką, wiesz, jaskółką wiosenną naszą. <grystw> wczesną w jaskółką wiosenną, ale jak czytałam sobie o Twoim startupie i o, o projekcie, no naprawdę byłam zafascynowana tym, co robisz. I tak się zaczynam od czego zacząć, ale myślę sobie, że zaczniemy w ogóle od samej idei. Miejskich farm? Mm -hmm. Co to jest? Z czym to się wiąże? Jak to wygląda? Cześć. Dzień dobry <laughs> wszystkim słuchaczkom i słuchaczom. Jeśli chodzi o farmy wertykalne i miejskie farmy, to to, to jest też trochę. Jakie jak taki, jak dwa zbiory, które się na siebie nakładają, bo farmy wertykalne mogą być w mieście, ale mogą być też poza miastem. Tak w dwóch zdaniach to jest uprawa roślin w zamkniętych pomieszczeniach, w kontrolowanych warunkach, co ma duże przełożenie i na zrównoważenie tej uprawy, i na jej efektywność. Myślę, że do tego jeszcze będziemy po tym wracać, ale to są farmy wertykalne. Z kolei farmy miejskie, wiadomo, to są wszelkiego rodzaju uprawy w miastach i one mogą być wertykalne, ale nie muszą, bo na przykład ogródki, Miejskiej, albo byłam parę dni temu w Rotterdamie, na takiej pływającej farmie, która składa się z trzech pięter, jest na rzece i na najwyższym piętrze mieszka 60 mniej więcej krów. I one tam żyją i dają mleko, i to jest też miejska farma z krowami. Niesamowite. Także takie rzeczy też, też się już dzieją, a my jesteśmy właśnie tym zbiorem dwóch płaszczyzn, tak. czyli jesteśmy, mamy miejską farmę. Farmę wertykalną, tak jak powiedziałaś, na Mokotowie, w centrum Mordoru, i teraz zaraz będziemy budowali, kończyli już, bo już obudujemy drugą farmę na obrzeżach Mordoru. Jaką powierzchnię zajmuje taka farma? Czy to się liczy w piętrach? Czy to się liczy w metrach kwadratowych, sześciennych? W metrach kwadratowych, o powierzchni uprawnej na ogół. U nas ta pierwsza była super pilotażowa z założeniem, że budujemy ją na parę miesięcy, więc jak to bywa w startupach, już po ponad dwóch latach będziemy się przynosić na kolejną. I to, był, to jest 30 metrów kwadratowych, więc to nie, wydaje się, że to jest naprawdę maleńka przestrzeń, a już z takiej przestrzeni jesteśmy w stanie dziennie wyprodukować kilkaset doniczek mikroliści codziennie. A teraz budujemy farmę, która będzie miała 100 metrów kwadratowych powierzchni uprawnej i to Hmm. to już pozwala na, jeśli chodzi o mikroliście, to na uprawy ponad, prawie dwóch dziennie. A jeśli chodzi o na przykład zioła czy sałaty, to jest z kolei właśnie kilkaset sztuk, no bo one rosną odpowiednio dłużej. A czym są właśnie te mikroliście? Bo domyślam się, że musimy tutaj hmm. ważną informację wszystkim opowiedzieć, czym są mikroliście. Mikroliście to superfood, to są... Już nie kiełki jeszcze nie dorosłe rośliny. Czyli to jest taki stan pomiędzy. One na ogół mają około 10 cm wysokości i mają bardzo wyrazisty smak, mają skondensowane w sobie całe wartości odżywcze rośliny, bo my je tak uprawiamy, że jakby bez żadnej chemii, tylko samą formą uprawy, jeśli chodzi o, w odpowiednim momencie dociśnięcie fizyczne, w odpowiednim momencie ciemnie, skłaniamy je do tego, żeby one. Wyrosły szybciej do góry i były trochę mocniejsze, przez to one są mocniejs mocniejsze niż kiełki, mają bardzo wyrazisty smak i mają też, tak jak już wspominałam, bardzo, bardzo ładne kolory, bo one są zarówno zielone, ale też są purpurowe, fioletowe w różnych, w różnych wariantach zamieniłam to, wspominałam wcześniej o smaku, a nie o kolorach. I mają też mnóstwo wartości odżywczych, dlatego zaczęłam od tego, że to jest superfood, wysłaliśmy też nasze w którymś momencie do laboratorium i wyszło tam, że jeśli chodzi o witaminy, mikroelementy, antyoksydanty, to to jest po prostu też dobre pożywienie. Ta forma pionowa wasza wynikała w tym przypadku bardziej z tego, że nie ma miejsca, czy to też ma większy sens? Nasze założenie jest takie, żeby budować, wdrażać rozwiązania, które pomagają walczyć z kryzysem klimatycznym. I to jest jakby fundament e, i działalności Listnego Cudu i innych startupów, które są związane z e, takim akceleratorem dla startupów spożywczych FoodTech AC. Tam są i wegańskie jogurty, i zamienniki mięsa, i aplikacja do liczenia strat w żywności w hotelach i szkołach, która to pozwala potem ograniczać. Idzie jeszcze parę, naście już w sumie innych mega ciekawych projektów. I wspominam o tym dlatego, że myśmy zaczęli od miasta um, z taką myślą, że jest to jedna z dróg, którą testujemy, ale gdzieś tam przy podejmowaniu na przykład teraz takich strategicznych decyzji biznesowych. Ważnym dla nas wyznacznikiem jest ten możliwy impakt, bo farmy wertykalne generalnie rozwijają się na świecie dlatego, że pozwalają uprawiać jedzenie w zrównoważony sposób. Ponieważ to są zamknięte pomieszczenia i kontrolowane warunki, to możemy uprawiać jedzenie przez cały rok, bez względu na pogodę na zewnątrz. Co przekłada się na to, że mamy znacznie mniejsze emisje CO2 z transportu, no bo teraz zimą, jak wchodzimy do sklepu w Warszawie, no to ogromna większość naszego pożywienia jest sprowadzana skądś, tak? I to czasem jest kilkaset kilometrów, a czasem to jest kilka tysięcy kilometrów, tak? Tutaj wiadomo są te ogromne farmy w Hiszpanii. Naokoło nich też jest mnóstwo kontrowersji związanych z pracą tam ludzi, która um, jest albo dramatycznie niskopłatna, albo wręcz pojawiało się parę um, doniesień o tym, że tam się też pojawia problem pracy niewolniczej w ogóle. Więc to jest jedna rzecz, czyli emisje, a też 50% strat żywności powstaje w trakcie pakowania i przewożenia. Więc moment, w którym to przewożenie jest. Ograniczone, to jest też moment, w którym my znacząco pozwalamy to, to marnowanie żywności ograniczać. Więc jakby druga kwestia, czy mamy mniejsze, mamy uprawy przez cały rok, mamy przez to mniejsze emisje CO2, mamy mniej strat. Kolejna kwestia to jest kwestia ograniczenia e, zużycia wody. No właśnie, 106 ton, <gry> wiesz, to jest naprawdę strasznie dużo wody. I to na tej powierzchni 30 metrów. To jest, to jest ilość wody, którą zaoszczędziliśmy w 2021 roku, uprawiając na tych 30 metrach, ponieważ u nas, jak na absolutnej większości farm, woda krąży w obiegu zamkniętym, więc używamy tej samej wody wielokrotnie. Albo widziałam taką farmę. Ostatnio w Amsterdamie. Jest odmierzana tak co do kropli, tyle ile rośliny jej potrzebują, więc też to, to zużycie wody jest. Nie um, spływa gdzieś niepotrzebnie. Tak, nie wsiąka w gleby, nie ma jej nadmiaru, więc ono jest średnio o 90% mniejsze niż przy tradycyjnych uprawach. Jak ty o tym opowiadasz, to wydaje się, że to jest takie proste i oczywiste. Dlaczego czy, nikt wcześniej na to nie wpadł? <laughs> każdy nie. może sobie założyć. Małą farmę. Małą, małą mikro, mikro, z mikro, mikro liść, mikro farmę. <laughs> czy my, my z Nataszą no tak. od razu o tym pomyślałam. Wiesz, jak o tym tutaj, czytałam, czy ja chcę mieć taką farmę tutaj? Tak, w jakimś narożniku możemy sobie wygospodarować 10 metrów i co dalej. Myśmy w ogóle ostatnio zaczęli budować też, poza tym, że mamy naszą farmę ze świeżymi produktami, to też budujemy farmy wertykalne w różnych kształtach i rozmiarach. I na przykład zbudowaliśmy taką farmę, którą nazywamy Narnią, bo wygląda jak duża szafa, mm -hmm. dla szkoły w żorach. I ona polega na tym, że po prostu coś, co właśnie rozmiarami przypomina albo dwie albo dużą szafę. Stoi na korytarzu z pomocą um, pani nauczycielek, dzieci wysiewają e, mikroliście i po tygodniu mają zbiory, które mogą zjadać. Więc odpowiedź brzmi tak, każdy może taką uprawę mieć. Myślę, że to jest w ogóle kwestia takiej większej filozofii, że przez tysiące lat robiliśmy właściwie wszystko sami i bardzo dużo rzeczy moglibyśmy robić sami. To jest bardziej kwestia wypadkowej czasu, tak? Jakby nie szyję sobie sama ubrań dlatego, że zajmuje się innymi rzeczami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli chodzi o takie domowe uprawy, albo na przykład sąsiedzkie uprawy, to technicznie jest to jak najbardziej możliwe. Następna kwestia, która się tu pojawia, to jest kwestia modelu biznesowego, tego, czy to się ma spinać finansowo, czy na przykład niekoniecznie, bo stwierdzamy, że to jest dla nas, nie wiem, jesteśmy sąsiedzką wspólnotą i znamy się na tyle, że możemy podzielić się tą pracą i to jest dla nas okej. Okay. Nie będziemy się oceniać, kto zjadł więcej mikroliści dzisiaj. <noise> Albo sałaty, czy pomidorów, no, tak. Tak, 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 tak? No okej, okay, ale to ciekawie brzmi ta szafa, ale czy ja ją sobie sama mogę zainstalować, bo domyślam się, że tam muszą być lampy, mhm. czy można gdzieś kupić taką szafę, jak ją sobie skonstruować, jak już tak o konkretach mówimy. To zależy, co się chce uprawiać, jeśli chodzi o uprawę różnych rzeczy w domu, to ten trend jest starszy niż uprawa samych mikroliści i pomidorów, jak wiadomo, więc... każdy hodował żuchę tak. w szkole podstawowej. <laughs> na przykład. Bo w sumie to pytanie jest o stopień zautomatyzowania i zaawansowania no takiej tak. farmy. Bo jeżeli mówimy na przykład o rzeżusze, no to do tego tak naprawdę potrzeba trochę słońca i ligniny. Jeżeli mówimy o pomidorach albo sałatach, to już potrzeba nawozów. I można takie farmy dla indywidualnych klientów, klientek kupić. I nawet już w Polsce trochę takich jest. Jest trochę takich prościutkich, automatycznych donic, ale są też takie bardziej zaawansowane już mm -hmm. konstrukcje, które można sobie po prostu zamówić i wstawić do domu. I jaki to będzie koszt? Bardzo różnie. To jest od kilkuset do kilku tysięcy złotych, bo to wtedy się pojawia też kwestia, na ile ten mebel jest designerski i tak dalej. Jeżeli mówimy o takiej farmie w szkole. To jest to bardziej kwestia kilkunastu tysięcy złotych, no ale też to jest wtedy w pełni, albo prawie w pełni zautomatyzowane, odpowiednio zabezpieczone, przygotowane tak, żeby mogły z tego korzystać dzieci i nauczycielki. A powiedz mi ta wertykalność. Jakby czy dwa rzędy to mhm. już jest farma wertykalna, czy istnieje jakaś ich liczba, wysokość, która mm, tutaj, spełnia ten warunek. Chyba nie ma takiej definicji, w takim sensie, że dwa rzędy to też już jest, można o tym mówić jako o farmie wertykalnej, a są też na świecie farmy, które mają na przykład 17 pięter wysokości, jeśli chodzi o, o poziomy, i są w takich, w takich wielkich halach. Tu na przykład wracamy do tego, że, że my, jako Listny Cud, na przykład nie idziemy w budowę takich rozwiązań dla indywidualnych klientów, no bo tak jak wspominałam. Gdzieś tam też patrzymy na ten wpływ na środowisko, impact i jak sobie to liczymy, to wychodzi nam, że więcej dobra, mam nadzieję, zrównoważenia, oszczędności zasobów, możemy wnieść budując większe rozwiązania. Więc my idziemy tak bardziej właśnie w stronę albo takich. Szkolnobiurowych, restauracyjnych, albo już w ogóle większych tematów dla producentów. Czyli dla osób niecierpliwych, jeżeli mm. już wydam określoną kwotę mm -hmm. i zainstaluję sobie taką farmę, to kiedy pierwsza sałata mm. wyląduje na moim stole? Sałata potrzebuje trzech czterech tygodni, żeby wyrosnąć. Mikroliście potrzebują siedmiu dni, także... Ale niektóre mikroliście dziesięciu. są świetne, na, na takich, jest... wiesz, wegeburgerach na przykład, albo na jajeczku, yy, wiesz, takim, yy, no jest masę sposobów, na bur buracie. <noise> Czyli tydzień i można się już tak. cieszyć, super, tak, tak, tak. Um, Dokładnie tak. I one rzeczywiście mają, są takie delikatniejsze jak na przykład mikroliście amarantusa, My się śmiemy, że one są najbardziej Instagramowe, bo są całe takie bordowo-purpurowe i mają takie śliczne małe listki. A są też takie wyraziste jak gorczyca, która jest super ostra. I one rzeczywiście do wszelkich czytowek burgerów, czy różnych takich, czy na przykład pierogów, świetnie się, świetnie się sprawdza. Także tak, to już po tygodniu. A jeżeli ktoś na przykład miałby ochotę na pomidory albo truskawki. Bo to też spokojnie można uprawiać na farmie i ewentualnie w domu, no to są mniej więcej trzy miesiące. W gruncie rzeczy, hodując na tego typu farmach, to właściwie nie mówimy o sezonowości. Tak. Można codziennie sadzić jeden krzak i codziennie za trzy miesiące z tego krzaka zbierać świeżą dostawę. Dokładnie tak. I to jest kolejna ich zaleta, jeśli chodzi o taki z, z bardziej zrównoważony tryb, ponieważ znowu rezygnujemy z. Tej sezonowości i tego, że zimą pewne jeszcze sprowadzamy z daleka. Jak wybiegasz myślą w przód? No bo to rzeczywiście, tak jak z, od, ostatnio z Adamem Szeździękiem rozmawialiśmy o trendach, zresztą mm -hmm. rozmowę tę bardzo Wam polecamy. I on wspominał właśnie, że temat. Klimatu I to, jak o niego dbamy, jest takim trendem wiodącym chyba w najbliższym czasie. Ale też mówił o tym, że trendy to jest coś, co wybiega myślą, w latach dużo dalej. Jak mm. sobie wyobrażasz naszą przyszłość, to rzeczywiście widzisz to, że no, trochę nie mamy innego wyboru. I jak te miasta będą wyglądały, tak jak wyglądać najprawdopodobniej będą, że będą coraz właśnie ciasne, coraz gęściej zaludnione. No to tak naprawdę myślę, że to jest coś, co stanie się taką naszą codziennością, to, że będziemy zmuszeni mieć takie yy, wertykalne, niewertykalne, raczej wertykalne, bo nie, bo nie będzie miejsca. Tak. Tutaj dla mnie pytanie brzmi, jak szybko tak naprawdę. Mm. To znaczy, jak zaczynałam się tym tematem zajmować niecałe trzy lata temu, to miałam poczucie, że mówimy tutaj mocno o pieśni przyszłości, w takim sensie, że. To są technologie, które, których taką, moc, taką intensywną potrzebę związaną ze zmianami klimatu, to zaczniemy odczuwać za 15-20 lat, a teraz się przygotowujemy i też będziemy to budowali z myślą o na przykład krajach, w których już te warunki klimatyczne, czy w ogóle historycznie te warunki klimatyczne nie pozwalają na takie uprawy, czyli albo w krajach bardzo gorących, albo w krajach bardzo zimnych. No a jesteśmy trzy lata później, sytuacja jest taka, że już mamy ze sobą katastrofę na Odrze, mamy kolejne zawahania klimatu w lato, mamy, mamy takie momenty, że mamy właściwie monsunową pogodę przez część wakacji. W zeszłym roku Ministerstwo Rolnictwa wypłaciło ponad 400 milionów złotych rolnikom w związku ze stratami poniesionymi przez niestabilne warunki atmosferyczne. Więc jak wybiegam myślą w przyszłość, to nie wiem w, w takim sensie, że nie wiem, jak szybko okaże się, że to jest konieczność, a jak długo to będzie opcja albo dodatek, ale tym bardziej myślę, że to jest ważne, żebyśmy się przygotowywali i technicznie oczywiście, żebyśmy mieli tę technologię, żeby one były rozwinięte, żeby one były optymalne, bo tu jest też jeszcze dużo, Dużo do zrobienia, to możemy do tego jeszcze potem wrócić, ale też świadomościowo. Mnie na przykład parę rzeczy w tym procesie zaskoczyło bardzo dużo rzeczy związanych z tym, jak powstaje nasza żywność, jak ona jest produkowana, było dla mnie zaskoczeniem. Więc dlatego też mówię o tej świadomości, że to też jest myślę coś, co potrzebujemy w nas, jako w społeczeństwie, budować i rozwijać. A wasz efekt produkcyjny, gdzie można później znaleźć? Na, na stole, na mhm. czyich talerzach? Działamy w różnych formatach, bo zarówno mamy oferty dla klientów indywidualnych. Czyli a na przykład jesteśmy w pięciu karfurach w Warszawie, bo zbudowaliśmy też tam takie sklepowe, automatyczne regały, które podlewają nasze mikroliście, bo my je sprzedajemy w biodegradowalnych doniczkach. To w ogóle była też rzecz, z której byliśmy mega dumni od początku, że tam stanęliśmy na głowie, ale mamy zero jednorazowego plastiku od samego początku. I też dzięki temu, że to są biodegradowalne doniczki, to ten produkt jest świeży przez tydzień albo nawet dłużej, co też mi, zależało mi na tym, ja na przykład uwielbiam rukole, ale często nie decyduję się jej kupić, ponieważ ona jest zapakowana w dwa plastiki, więc nie dość, to są dwa plastikowe elementy, to jeszcze do tego, jak ją kupię i nie zjem jej w ciągu dwóch dni, to ona już jest taka potem smutna bardzo i już nie, nie współpracująca. To jest jedna z opcji i y, mamy te Carrefoury, z którymi współpracujemy, jesteśmy też we Frisco, w Selgrosie, właściwie we wszystkich Selgrossach w, w Polsce i właśnie we Frisco w Warszawie, ale też na takich mniejszych platformach jak Firtel i Lokalny Rolnik, plus na przykład jesteśmy na Fucji, to jest taka aplikacja do oszczędzania żywności, że jeżeli sklepom, restauracjom albo właśnie nam coś już jest, już się kończy, to można to wrzucić na apkę i tam w ogóle ludzie mogą przychodzić, odbierać te produkty od nas z farmy, co jest też o tyle fajne, że można tą farmę wtedy zobaczyć, bo my też na nią serdecznie zapraszamy. A powiedz mi jeszcze raz, cała ta długa lista mm. odbiorców to jest z tych 30 metrów kwadratowych? Tak. Tak, tak, tak. Także y, to jest niesamowite. I to nie jest chodzi... jeden liść w karfurze. <laughs> nie tam. W większych karfurach to jest w ogóle szafa na 90 doniczek. Także to są, ta efektywność upraw jest też niesamowita. Oczywiście mikroliście, tak jak wspominałam, rosną tydzień, więc to też sprawia, że ta wydajność jest niesamowita, ale nawet jeżeli mówimy o sałatach, czy w ziołach, to, to jest dalej dużo. No ale właśnie dlatego, że się już powoli nie mieścimy, to e, kończymy budować tę większą farmę. Na 60. <laughs> no tam z, 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 z 60 do 100, ale tak, to są, e, to, to są mniej więcej na razie tego typu e, wymiary. A poza tym jesteśmy też, dowozimy też do kilkunastu restauracji w Warszawie, więc są też, e, mm, są też restauracje, które, w których można nasze mikroliście spotkać. No i właśnie budujemy też technologie dla różnego rodzaju klientów. A powiedz mi, czy są jakieś bariery u odbiorców, którzy na przykład mówią, o nie, 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 to jest hodowane jakoś dziwnie, coś tam w pionie, nie rozumiem, nie biorę. Nie spotkałam się z tym, ale tu znowu trochę wracamy myślę, do tej świadomości, w sensie argument o tym, że nasza rzutkiewka powinna być z pola, patrząc na to, co mamy teraz w sklepach, jest niestety mm. um, często bardzo daleki od tego, jak te warzywa i owoce powstają. Bo już, bo już na przykład hydroponicz, hydroponicznie, czyli w taki sposób, że te, chociażby sałaty rosną w takich specjalnych kanałach, albo na takich specjalnych stołach i są zalewane, i tam w ogóle nie ma podłoża, to taki sposób uprawy jest już popularny od paru lat. I bardzo duża część sałat w sklepach jest w ten sposób uprawiana. Więc generalnie. Tak, jak e, mamy te mikroliście od jakiegoś czasu, bo jesteśmy od 2020 roku dostępni, to właściwie nigdy się nie spotkałam z takim, z takim argumentem, że to jest za mało naturalne. Bo też, jak od, zaczynamy o tym opowiadać, tam poza tą oszczędnością wody, poza tym, że to jest przez cały rok i blisko, e, to też można w, całkowicie zrezygnować z herbicydów i pestycydów. Mm. Więc my mamy certyfikat eko, rolnictwa ro, ekologicznego o, dzięki temu. No, więc tutaj raczej takich obaw nie ma, ale też się nad tym zastanawialiśmy, czy taka futurystyczna, innowacyjna technologia nie będzie jakoś niepokojąca dla, dla klientów. Z tego co widzę, to nie. Ja pierwszy raz usłyszałam o farmach wertykalnych przy okazji przyglądania się temu, co działo się na rynku nieruchomości w Amsterdamie, ponieważ tam był taki okres, kiedy były rekordowe poziomy niewynajętych budynków. Niektóre z nich były tak bardzo niewynajęte, że nie były wynajęte ani razu. A następna fala obiektów, które były realizowane, była po prostu znacząco bardziej zaawansowana technicznie i technologicznie, więc najemcy preferowali te nowsze budynki, a te starsze wpadły trochę w taką czarną dziurę. I wtedy właśnie pojawił się taki pomysł realizacji tego typu farm. Ja sobie pomyślałam, ale fantastyczny pomysł, mhm. żeby wykorzystać budynek, który stoi pusty. Tylko, że w mojej wyobraźni to jakby był to pomysł na nieruchomość, i tym pomysłem okazała się uprawa, ale nie był to pomysł na uprawianie w mieście. A w tej chwili myślę, że trzeba. Zastanawiać się nad tym zupełnie odwrotnie, bo być może um, można by się zastanowić nad tym, że budynek, który wyrośnie tu na którejś z tych działek, to będzie po prostu 8 czy 10 kondygnacji Farmy. samych upraw mm. dla dzielnicy Śródmieście. Mm -hmm. Ale wiesz, przynajmniej przy takiej skali to wystarczy jeden poziom, nie? W takim budynku i to już jest bardzo dużo. Tak, no może w, będzie taka ustawa, która powie, że każde pierwsze piętro to tak, muszą być to żywność. Dużo rzeczy jeszcze wchodzi w, w grę, znowu wracamy do tej kwestii finansowej, tak, na przykład jak patrzę, jak przeglądam czasem specjalne strony, hurtowni warzyw, ale nie jakichś konkretnych, tylko bardziej takie trochę, tak jakby rynki online, to okazuje się, że poza tym, że można kupić sałatę na tony z Polski, to można też kupić sałatę na tony, która pochodzi z Kenii. I ona wtedy jest znacznie tańsza niż taka uprawiana w Polsce czy gdziekolwiek w Europie. Więc. Bardzo sceptycznie do tego podchodzę, wręcz z lekkim przerażeniem, jak myślę sobie o tym, w jakich warunkach ona musiała w tej keni powstać i że jest do nas transportowana samolotem, bo nie przeżyłaby mhm. takiego długiego transportu morskiego. Więc nagle mamy tutaj, mów, mów, i to jest tylko jeden z dziesiątek przykładów żywności, która trafia do nas bardzo tanio, dlatego że powstała w, albo w warunkach, których, które urągają podstawą prawa pracy, albo y, w warunkach, które są dramatycznie niezrównoważone środowiskowo, albo jedno i drugie. Więc tutaj trochę, na przykład, bardzo, bardzo liczę na nowe ustawodawstwo Unii Europejskiej, jeśli chodzi o informowanie o emisjach CO2 przy transporcie i i czy wręcz w jakimś opodatkowaniu tego. Oczywiście to jest skomplikowane, to nie jest czarno-białe, to może mieć bardzo dużo różnych konsekwencji. Nie mówię, że to jest jedna prosta metoda, ale jednocześnie tutaj wracając do tego, właśnie jak nasze jedzenie powstaje i że często, często nawet nie, nie widzimy, nie mamy szansy tego zobaczyć. Tak, i nie mamy tej świadomości, bo myślę, że może część przynajmniej z nas, gdybyśmy mieli świadomość, że ta sałata jest z Kenii i co się z tym wiąże i tak dalej. Pewnie by zrezygnowała z tego. Mm -hmm. Ale w ogóle musimy mieć chęć. Chyba od tego zacząć, Czy większość zawsze musi mieć chęć, żeby się dowiedzieć, a nie tylko zgarnąć ten sałatę i po prostu, wiesz, włożyć do kanapki. Więc na pewno ta świadomość jest, ale ona się też na pewno zmienia. Nie wiem, mm -hmm. co ty o tym myślisz, ale właśnie przez to, że w tylu miejscach można, wiesz, wyjąć te mikroliście z tej szafy i yy, jednak czujesz, że dostarczacie tam to cały czas i cały czas. No to i ta świadomość się zmienia i jak gdyby to co, co my oczekujemy, co mhm. chcemy, więc może ta nasza przyszłość z tym związana nie jest aż taka, yy, wiesz, szarobura. tylko jednak jest jakieś takie światło nadziei w naszej świadomości, chociaż to jest pewnie jeszcze mała kropla, ale wiesz, no, cały czas dokładamy ten kolejną, żeby coś się zmieniało. Ja myślę, że ten obowiązek informacyjny będzie coraz bardziej restrykcyjny i tutaj dla mnie takim bardzo fajnym przykładem jest to, co sklepy muszą podawać od tego roku, czyli najniższa cena z ostatniego okresu. I to spowodowało, że naprawdę myślę, bardzo wielu osobom oczy się otworzyły przy podejmowaniu pewnych decyzji zakupowych, kiedy okazuje się, że okazja jest właśnie nieco droższa niż poprzednia okazja, która mhm. była i dotyczyła tego samego produktu i analogicznie myślę właśnie taka informacja typu ta sałata ma za sobą ślad węglowy 5, a ta 500, mhm. może nam w bardzo prosty sposób bardzo dużo powiedzieć o tym, jaką decyzję podjąć, kogo wspierać finansowo. Tak. Cudowne by też było, gdybyśmy mieli ochotę być bardziej zaangażowani w takie własne rzeczy, we własne zrobienie właśnie swoich produktów i żeby się rzeczywiście takie małe szafy w wielu miejscach, w wielu biurach mogły pojawiać. To myślę, że gdzieś tam ta przynajmniej moda się zaraz pojawi, żeby biura na przykład miały takie mhm. swoje, wiesz, szafy. To by było super. No właśnie. Czy macie pytania od, od firm, które na przykład bardzo. Przecież ostatnio modne jest wprowadzenie de facto całych pięter, które są zajmowane przez wspólne kuchnie, wielkie stoły, i tam mogłyby się postaw postawić wasze szafy. Rozmawiamy z paroma fir firmami na ten temat, rozmawiamy z deweloperami, więc to się powolutku zaczyna. To jest ciągle bardzo w kategorii nowości, innowacji, ale, ale to się dzieje. I też myślę, że to się, że to się będzie działo, to chociażby właśnie w kontekście tego, że to jest bardzo miłe mieć jedzenie, które jest świeże, które ma super zapach, bo też to, to, taką, takim elementem tej sytuacji związanej z transportem żywności, z produkcją i daleko, jest to, że my też nawet nie jesteśmy jako konsumenci informowani o tym, jak bardzo nasz wybór jedzenia jest ograniczony, ograniczany i podyktowany tym, co przeżyje dobrze transport? Co dokładnie mam na myśli? Gatunki pomidorów, które teraz jemy, mają często znacznie mniej zapachu i smaku, ale to są gatunki, które dobrze znoszą transport albo dobrze znoszą uprawę w szklarni. Tak samo jest z jabłkami, tak samo jest z wieloma innymi rzeczami. Więc farmy też są pod tym względem o tyle super, że pozwalają na nowo trochę bardziej zdywersyfikować to, co jemy, bo nie, mają, nie ma tego wymagania, że to musi być właśnie potem przetransportowane te kilkaset tysięcy kilometrów i też jednocześnie dają taką szansę na dostęp do tego e, różnym osobom, bo na tym też nam bardzo zależy, żeby tutaj wdrażać rozwiązania, które są nie tylko ekskluzywne, także docelowo, żeby to było na, e, na większą skalę. Rozmawiamy z różnymi e, firmami, rozmawiamy też właśnie ze szkołami po tym, jak zrobiliśmy taki projekt, bo to, co mi się bardzo podoba w tym projekcie, to to, że wi widzimy, że dzieci, które widzą, jak te rośliny rosną, też mają inne podejście do, tych, do tej zieleniny, to znaczy chętnie ją jedzą, więc po prostu obserwowanie siedmiolatków, jak prowadziłam takie szkolenie wprowadzające z farmy, w ogóle opowiadałam im o tym, co to jest, jak wygląda ten wzrost, to moment, w którym grupa ośmiolatków zaczęła skandować, gorczyca, gorczyca, to było wspaniałe. Więc jest też trochę z, z bajki o tym. I patrząc na przykład na sukces uli na dachach, że ich jest w Warszawie coraz więcej, też wierzę, że to jest możliwe i że to jest przyszłość. Czyli jeszcze raz, co jest potrzebne do tego, żeby taka farma powstała? Przestrzeń? Ale nie musi być bardzo dużo, bo nawet z paru metrów... To, no to zależy, czy mówimy o rozwiązaniu dla rodziny, czy o rozwiązaniu dla wspólnoty, czy o takim bardziej przemysłowym rozwiązaniu, w którym na przykład przy centrum dystrybucyjnym dużej sieci spożywczej powstaje, powstaje farma. Ale w każdym z tych wypadków mówimy bardziej o od kilkunastu do e, kilkuset metrów kwadratowych. Największa farma, na, e, jaka powstała teraz na świecie, powstała w Dubaju, została otworzona w zeszłym roku i tam są w sumie 3 hektary upraw. I z tych trzech hektarów to można już produkować po prostu dziesiątki ton żywności. Nawet, nawet więcej. Nie pamiętam w tym momencie, jaka to jest liczba, ale to, to jest także z takiej farmy, która ma 1000 metrów upraw, można wyprodukować już kilkadziesiąt ton żywności rocznie. Więc przestrzeń, światło specjalistyczne, energooszczędne, najlepiej jakaś energo... jakby samoodnawialne źródło energii. Widziałam farmy, które... Łączą na przykład pane, panele fotowoltaiczne z małą biogazownią. I, I całe odpadki, wszystko to, co powstaje w trakcie produkcji roślin, jest tam wrzucane i te dwa systemy razem zupełnie im wystarczą do tego, żeby swoją farmę w taki sposób napędzać. Woda, podłączenie do wody, no i prąd, żeby to wszystko, żeby to wszystko mogło być zasilane. Jaka jest później rola człowieka? Zależy od poziomu zautomatyzowania, bo tak mówię, wiem, że często mówisz, że to zależy, ale to rzeczywiście jest tak, że farm na świecie jest bardzo dużo i już w tym momencie i też w związku z tym rodzajów, bo my na przykład teraz mamy tą część, która jest związana z wysiewaniem, ta część jest u nas manualna, ale budujemy taką maszynę, która będzie nam to pomagała robić automatycznie. Ale już cała część związana z tym okresem, kiedy rośliny stoją nie w ciemnie, tylko pod światłem, to już jest zautomatyzowane. Więc wtedy rola naszych pracowników i pracowniczek na farmie sprowadza się do tego, żeby przejść zobaczyć, czy wszystko działa, wymienić wodę, przełożyć albo na przykład dodać do niej nawozu, jeżeli to jest potrzebne i przełożyć rzeczy z ciemni pod światło i pozmywać, bo wbrew pozorom to jest, to jest coś, co zajmuje z, z różnymi firmami w różnych miejscach na świecie, jak rozmawiałam, to to sprzątanie i zmywanie na farbie jest ważnym czasochłonnym elementem. A co się konkretnie zmywa? U nas na przykład tacki, bo mamy, używamy ich wielokrotnie, więc po każdym użyciu trzeba je co najmniej opłukać i na pewno odkazić, żeby zapobiec powstawaniu grzybów i pleśni. Ale też jeszcze nawiązując do, twojego, do Twojej wypowiedzi, i tak, ja też wierzę w to, że ta świadomość się zmienia i wierzę w to, że bardzo warto. Um, Dbać o to, co mamy, że po prostu żyjemy w takich niesamowitych czasach i warunkach, w których jest nam tak dobrze. W sensie, jakiś czas temu byłam z taką daleką rodziną na wycieczce po Zamku Królewskim i to, co zwróciło moją uwagę, to był opis, w jakich luksusach żył król. No i te luksusy królewskie, które były dostępne dla paru osób w kraju wtedy, to są nasze codzienne warunki życia w tym momencie. Więc mega wierzę, że to po prostu jest bardzo dużo rzeczy, które już nam wyszły, o które właśnie warto dbać, i o nie zabiegać i się nie poddawać. I dla mnie też prowadzenie farmy jest taką formą pokazywania innym, że można takie biznesy zakładać, można próbować, że tych rozwiązań Związanych z kryzysem klimatycznym dostępnych jest już bardzo dużo, ale to jeszcze jest kwestia tego, żeby znaleźli się ludzie, którzy będą chcieli je wdrażać. Mówiłaś o tym, że zajęłaś się tym właściwie niedawno, bo trzy lata temu. Co się stało właśnie, że akurat stwierdziłaś, OK, chcę włożyć swoją energię w taki startup? Czy zajmowałaś się tym wcześniej? Bo teraz sobie też tak myślę, że może rzeczywiście ten kryzys klimatyczny skłoni nas do szukania na przykład nowych prac, nowych rozwiązań we własnym życiu i może takie rzeczy też mogą być dla kogoś interesujące. Jak założyć taki startup? Jak mhm. zacząć? U mnie to jest taki miks, bo z jednej strony ja od lat zajmowałam się takimi tematami m, związanymi z dobrym wpływem na świat szeroko pojętym i to było dla mnie ciekawe, ale przecież zajmowałam się, mam na myśli też jakąś działalność po godzinach, to, że wybrałam taki kierunek studiów, a nie innych, bo ja kończyłam międzynarodowy rozwój i wschodzące rynki, i to jest właśnie o krajach rozwijających się, ale potem poszłam trzy lata do pracować w konsultingu i generalnie uczyłam się Excela i PowerPointa. Też z taką myślą, że to są też miejsca, które mają ogromny wpływ na świat, no ale jednocześnie to zdecydowanie nie była taka stricte humanitarna czy rozwojowa praca. Potem miałam okazję posłuchać w którymś momencie um, takiej prezentacji Kamila Wyszkowskiego z e, UN Global Compact. To jest taka ONZ-owska e, e, instytucja, w, w część ONZ-u, która zajmuje się relacjami ONZ-u z biznesem. Tak w dosyć du dużym uproszczeniu. I oni mają swoje filie w różnych krajach, w tym też w Polsce. E, I Kamil opowiadał, um, czyli dyrektor, opowiadał. Um, w różnych w różnych miejscach jeszcze przed raportem IPCC, bo to też jest ważne, zanim to tak się przebiło do szerokiej świadomości, że naprawdę mamy już niewiele czasu, żeby wprowadzać drastyczne zmiany, bo inaczej czekają nas katastrofalne konsekwencje, opowiadał o tym za pomocą bardzo takiej z jednej strony, rzetelnej, opartej na konkretach, a, a jednocześnie przejmującej prezentacji. I to gdzieś we mnie mocno zostało. Na tyle, że pierwszy raz zaczęłam myśleć o tym, że może nie społeczne rzeczy, bo to były rzeczy, które mnie zawsze najbardziej ciekawiły, ale właśnie ekologia. Potem robiłam jeszcze parę innych rzeczy i poznałam przypadkiem chłopaków właśnie z FUT THC i oni powiedzieli mi, słuchaj, mamy taki prototyp. Tutaj przez założony przez dwójkę pierwszych founderów, Michała Promińskiego i Karolinę Jasiorowską. Oni przez rok to rozwijali, ale stwierdzili, że. Zostawiają, to nie chcą prowadzić takiego startupowego życia dalej. Może chciałabyś to porozwijać? To są nowe technologie związane z produkcją żywności i to jest zrównoważone. Ja stwierdziłam, dobra, spróbujmy. Biorę. <laughs> Dokładnie. Coś najgorszego może wydarzyć. Jakby miałam już jakieś przygotowanie biznesowe i miałam to taką dużą potrzebę, poczucie misji, ale na przykład jeśli chodzi o farmy wertykalne, totalnie to było dla mnie nowe i się tego przez pierwszy rok. Bardzo uczyłam i wciąż się w sumie, w sumie uczę i też dbam o to, żeby mieć w zespole osoby, które się znają na biotechnologii lepiej ode mnie. Więc jeśli chodzi o jakby zakładanie takich innowacyjnych działalności czy startupów, to tutaj możliwości są przeogromne. I jak patrzę sobie na przykład na founderów w tym foodtechowym sektorze, z którym mam teraz najwięcej do czynienia, Tamte historie są bardzo różne. Są ludzie, którzy mieli swoje restauracje, a są ludzie, którzy na przykład studiowali coś zupełnie innego i stwierdzili: widzimy taki problem, chcemy coś z tym zrobić. Albo ludzie, którzy przez lata pracowali w zupełnie innym sektorze, ale przy okazji zauważyli: O, widzimy, że ten, tak, widzimy jakiś problem w tym sektorze, możemy go rozwiązywać za pomocą naszego rozwiązania. Produktu. A ekonomicznie powiedz, kiedy taki startup ma szansę stać się samowystarczalny finansowo lub wręcz dowodowy na plusie? Teoretycznie czy praktycznie? <grym> <grym> ja mam nadzieję, że my zaczniemy być zyskowni w tym roku. Zobaczymy. Tutaj na przykład też na nas wpłynęła i pandemia. I kwestia wojny w Ukrainie, i tego na przykład, że w którymś momencie ceny stali bardzo mocno poszybowały w górę i tak dalej. Więc zobaczymy, co przyniesie nam ten rok, ale założenie jest takie, że właśnie po dwóch, dwóch, trzech latach już będziemy mogli zacząć wychodzić na plus i przejdziemy ten break-even point. A oprócz samej inwestycji w takim bieżącym działaniu operacyjnym, co jest największym kosztem, co jest największym obciążeniem? U nas chyba największy jest koszt ludzki. I z jednej strony też dlatego trochę idziemy w stronę automatyzacji, ale też dlatego, że to jest po prostu ciężka praca w sensie, że na większą skalę, gdyby to miał ktoś robić, to to jest po prostu duży, duży fizyczny wysiłek, więc automatyzacja tutaj ma jak najbardziej ręce i nogi. A jednocześnie udaje nam się dosyć nisko te koszty energii utrzymywać. Mam nadzieję, że tak zostanie, że to jest u nas tam około 10% z całych naszych kosztów. Czyli teraz jest 30 metrów, za chwilę 100 metrów, a w sferze marzeń później? Teraz kończymy zbierać taką rundę pomostową od, od Aniołów Biznesu, tam jeszcze, no tak, jeszcze tam myślę, że chwila i będziemy ją zamykać, a... Za chwilę zaczniemy zbierać większą rundę inwestycyjną, już taką bardziej seedową i właśnie zastanawiamy się, na czym się strategicznie skupić w kolejnych latach, bo docelowo chcielibyśmy chciałabym, żebyśmy budowali farmy, które są raczej pod miastem albo na obrzeżach, ale są trochę większe, w związku z tym mamy tutaj tą kwestię skali, jeśli chodzi o oszczędność wody itd. Tak i też efektywność produkcji. A jednocześnie chciałabym, żebyśmy uprawiali na farmach rzeczy, które są niezbędne do jedzenia. To znaczy mikroliście są super dodatkiem, ale nie są fundamentalną podstawą diety. Chciałabym, żebyśmy tutaj doszli do etapu, gdzie możemy poza mikroliśćmi, ziołami, sałatami i pomidorami zaoferować też, też inne warzywa czy owoce. Będziemy nad tym, mam nadzieję, prowadzili prace biotechnologiczne właśnie w tym i w kolejnym roku. A są takie, które są szczególnie oporne, nad, nad którymi trzeba mocno, mocniej popracować? Chyba głównie to jest teraz kwestia tego, żeby opracować, je, opracować metodę uprawy taką, żeby to mogło być konkurencyjne z tym, co jest na rynku, tak naprawdę. Bo też to, co um, farmy jeszcze dają, to jest, jest możliwość stworzenia roślinom idealnych warunków uprawy. To jest o tyle ciekawe, że w tym momencie, no jak jeżeli mówimy o uprawie na polu takiej tradycyjnej, to bardzo często, czy to przejdzie wiatr, czy to jest więcej suchych dni i część roślin, albo w ogóle duża część naszego zbioru jest do wyrzucenia, ale nawet jeżeli te warunki są dobre, to przez te zmiany i zawochania pogody średnio 70-80% zbiorów tylko nadaje się do zebrania. Na farmie możemy, ponieważ to po prostu robimy roślinom ta, takie, stwarzamy im takie warunki, żeby było im naprawdę Idealnie, to możemy uprawiać je w znacznie bardziej efektywny sposób. Więc jeśli chodzi o taką oporność, to jest bardziej kwestia dopasowania warunków na farmie niż samych roślin. Kojarzę dwa startupy, które na przykład pracują teraz nad tym, jak uprawiać ziemniaki na farmie wertykalnej. Jeden jest też w Holandii, więc okazuje się, że nawet takie nie do końca oczywiste rośliny są możliwe. Drzewa raczej nie są możliwe, chociaż też. <laughs> jakby zobaczymy, co przyniesie praktycznie. Ale czy są takie miejsca i takie miasta na świecie, które właśnie twoim zdaniem są już naprawdę takim ideałem, gdzie to się fantastycznie rozwija i takie miejsca, do których które warto podoglądać? Tak, myślę, że to są trzy obszary. Z jednej strony to są niektóre um, miejsca w Azji, czyli na przykład Singapur. Singapur no. Dokładnie. I oni też już od farmy inwestują od dawna. I, i tam tych rodzajów farm, rodzajów upraw jest dużo, i myślę, że to się będzie rozwijało. Swoją drogą ostatnio na przykład rząd w Indiach ogłosił, że będzie dopłacał rolnikom, którzy korzystają z farm wertykalnych, albo w ogóle będą budować u siebie farmy wertykalne. Więc to jest jeden obszar. Kolejny taki obszar to są kraje w okolicach Zatoki Perskiej, czyli czy to Arabia Saudyjska, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, czyli te kraje, w których te warunki już teraz są bardzo trudne, i dla nich to jest czasem jedyna opcja, żeby tak, coś własnego do siebie. Tak, mm. dokładnie, że to jakby biorąc też pod uwagę te wszystkie makropolityczne kwestie i to, ile oni mają pieniędzy, a to, że nie muszą tego sprowadzać, to jak najbardziej. Ma u nich sens? A kolejny taki rejon na świecie, który warto obserwować, to są Stany Zjednoczone, ponieważ w Stanach już wcześniej często występowało coś takiego jak pustynie żywnościowe, czyli to, że tam często było, było tak, że nie ma tak jak u nas warzywniaczków, nie ma w ogóle takiej kultury mniejszych albo większych sklepów ze świeżymi warzywami, tylko bardziej pomyślmy o tym tak, jak o Stacjach benzynowych, że tam są głównie sklepy, z zamkniętą, z przetworzoną żywnością, więc tam, tam zresztą powstaje najwięcej w tym momencie takich wielkich farm, nie takich właśnie jak nasza, które są w mieście, są częścią miasta. To jest w ogóle super, że my mamy mikrodygresję, że mamy dużo klientów, klientek, którzy są z Mokotowa i sobie przychodzą na piechotę, znają nas, odwiedzają nas, nas regularnie. W Stanach mówimy bardziej o halach, które są wertykalne, ale to im się opłaca i to jest, i to jest potrzebne. A takim ostatnim miejscem to jest już wspominana Holandia, ponieważ oni są królami w ogóle upraw są jednym z większych eksporterów żywności w Europie, pomimo tego, jak są małym krajem. Są też królami, jeśli chodzi o szklarnie, o efektywność, i oni też dużo ciekawych rozwiązań opracowują i wdrażają. No właśnie, bo tak sobie myślałam o tym, że w gruncie rzeczy te uprawy wertykalne to trochę jest taka ewolucja szklarni na wyższy poziom, poziom efektywności. <laughs> Tak, to tak działa. Tutaj, tak jak wspominałam o, tej, o tych wszystkich kwestiach biznesowych i konkurencyjności cenowej i tak dalej, no to rzeczywiście, jeżeli mówimy o sałatach, to to jest trudne. Ale na przykład, jeżeli mówimy już o roślinach uprawnych w stylu, ozdobnych w stylu, na przykład tulipany albo storczyki, to takie inwestycje czy takie farmy powstały już w ogóle od paru lat. Tam najstarsza o, ja jaką widziałam, powstała prawie 20 lat temu, i właśnie do uprawy roślin w ten sposób. To bodajże były storczyki. Można powiedzieć, że rzeczywiście droga do zmiany świata wiedzie przez żołądek i świadomość. Myślę, że pod każdym względem. W sensie ja uwielbiam jeść, uwielbiam gotować się z przyjaciółmi, i bardzo wierzę, że dzielenie się jedzeniem, wspólne jedzenie stwarza jakieś dobre, dobre rzeczy w, w świecie, czy to z najbliższymi, czy właśnie z zupełnie y, y, obcymi ludźmi jest, jest wspaniałą rzeczą, więc myślę, że, że tak i też y, moment, w którym jesteśmy blisko tego jedzenia, to znaczy rozumiemy, jak ono powstało i dlaczego, y, to jest też taki moment, myślę, gdzie trochę odzyskujemy w ogóle takie poczucie lokalności i znowu tej wspólnotowości, więc y, tak. To myślę, że powinnyśmy teraz zapytać ciebie o ulubione miasto. Mm. dawno takiego pytania nie zadawałyśmy. Nie zadawałyśmy, a się okazuje, że warto do nich wracać, bo zainspirowałyśmy wielu ludzi tym rzeczywiście, że każdy odnajduje. A ty jakim miastem jesteś? I mamy takie tutaj standardowe w sumie miałyśmy pytanie. Jakim mm -hmm. miastem jesteś i co mm. czujesz rzeczywiście w sobie? Czy te miejsca może właśnie tymi drogami, mm -hmm. tych wiesz ekorozwiązań, które cię doprowadziły do takiego miejsca, w którym albo czujesz się Dobrze, czujesz się z sobą, która trochę mogłaby być taką tobą, mhm. albo które po prostu czujesz, że z nim takim jakąś mocną więź. Takie dwa miasta, które przychodzą mi do głowy, to jest Rotterdam i Kopenhaga. I tutaj, jeśli chodzi o taką inspirację świadomościową, ekologiczną, ale w ogóle atmosfery, która Uf. tam jest i takiego podejścia ludzi do siebie nawzajem, to myślę, że te dwa, i myślę sobie, że. Myślę, że Kopenhaga mi się bardziej podoba, a, ale myślę, że obiektywnie w tym momencie, też biorąc pod uwagę jakąś taką ogromną i trochę takiego chaosu i takiej energii, i, i łączenie bardzo różnych rzeczy, to bardziej jestem Rotterdamem w tym momencie <dakle> po prostu. Zobaczymy, <dakle> czy to będzie jakoś ewoluować, czy nie. Życzymy dobrych zbiorów, dobrych przewidywalnych, tak, zbiorów. Przewidywalny. w pełni. Tak, i żeby ten startup się rozwijał, bo z całą pewnością może zmienić świat na lepsze. Bardzo dziękujemy za Bardzo odwiedziny. Dziękuję za zaproszenie. Swoją drogą jakby ktokolwiek ze słuchaczy, słuchaczek chciał zobaczyć jak taka farma wygląda, to zapraszamy i to oczywiście tam na nasze media społecznościowe, ale w ogóle na farmę, żebyś to mm. nas odezwać, to jeżeli tylko jesteśmy, to można coś takiego można po prostu zobaczyć nas i farmy, jak to wygląda. Chętnie o. zrobię dokumentację, wrzucę na nasze media społecznościowe również, a Wam wrzucamy też link do farmy w opisie odcinka. Czyli my koniecznie na mikro. My koniecznie, Zapraszam. tak. Ja bym tak. Mówi, ja już marzył o takiej szafie tutaj u nas gdzieś. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki wielkie.